nie nazywajcie się z przysiężeniem czy z piskiem wszystkiego, co ten lud nazywa z przysiężeniem czy spiskiem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwórzcie, tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. No, a dalej, i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, siedłem i siecią dla Mieszkańców Jeruzalemu i wielu potknie się o nie, i upadną i potłuką się, i będą usiedleni i schwytani. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, niedzielny poranek. To jest Księga Izajasza, ósmy rozdział, wersety 12, 13, 14 i 15. No i mamy takie dwa wątki tutaj. <laughs> Jeden, który tak stwierdziłem, że trzeba doczytać, skoro, skoro się pojawia, czyli wątek chrystocentryczny zapowiedź Mesjasza. Apostoł Piotr mówi o tym, że. Właśnie to Bóg będzie, czy Mesjasz, będzie tym, który będzie skałą podknięcia dla domów Izraela. Sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. To bardzo ciekawy wątek, o którym jakoś nigdy nie myślałem za dużo. Natomiast 12 i 13 werset, czy w tym kontekście nie myślałem 12 i 13 wersetu, a w 12 i 13 wersetie mamy taką przestrogę, żeby się nie bać spisków ludzkich. Myślę sobie, że jest to bardzo ciekawy wątek. Nie dlatego, że ich nie ma, bo to jest, myślę, też jest bardzo ważny wątek, bo generalnie dzisiaj często się wypiera rzeczywistość spisków ludzkich. Często dzisiaj, nie wiem, mam wrażenie, że ludzie w imię jakiegoś takiego trochę yy, takiej dziecięcej reakcji, tak, że zamkną oczy, nie ma nie ma, 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 nie widzę, no to tak niestety nie działa. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Że no nie ma takiej rzeczywistości, w której nie ma spisków, nie ma takiej rzeczywistości, w której nie ma sprzysiężeń, nie ma takiej rzeczywistości, w której nie ma jakichś ukrytych motywacji, nie ma takich, takiej rzeczywistości, w której nie ma ukrytych celów, grup, grup, właśnie które się gdzieś łączą dla swoich własnych, często nie, nieskazanych, niepublicznych dalekosiężnych i krótkosiężnych celów do realizacji. Zarówno w pracy, zarówno czasami niestety w kościele, zarówno w, loki, w jakiejś lokalnej polityce, kto ma, nie wiem, kto jest sędzią, kto, kto właścicielem stacji benzynowej, a kto z sieci sklepów, a, a kto dostanie taki przetarg asiaki i wyżej, i wyżej do narodów, i jeszcze wyżej do jakichś największych instytucji bankowych i różnych instytucji, które gdzieś pośredniczą w długach między państwami najbogatszych ludzi na świecie. No to wszystko to wszystko jest ludzkie. To wszystko jest po prostu można powiedzieć przesiąknięte prze... jakby przeszyte <laughs> takimi wątkami niciami różnych właśnie przysiężeń, spisków, knowań, planów, matactw oszust, czegokolwiek tam sobie, byśmy nie dodali. Natomiast, to jest ciekawe, że jakby jesteśmy wezwani tutaj, w tym trzynastym wersecie, do zaufania. Do zaufania i jakby, ja bym tak powiedział, do sięgania jeszcze głębszego dna. Albo do zrozumienia, że jest jeszcze ważniejszy plan, który się realizuje. I tym jeszcze ważniejszym planem, który się realizuje, jest Królestwo Boże. Ten plan, który, no, został ujawniony w modlitwie pańskiej, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I w pewnym sensie yy, mamy się nie bać. Znaczy ja myślę, że tutaj sednem jest właśnie serce nasze. Mamy się nie bać, to znaczy możemy w różnych stopniach, i właśnie mamy nie wypierać tego, to nie o to chodzi, że mamy teraz wypierać i mamy twierdzić, że nie ma tych sprzysiężeń. No nie, one są, prawdopodobnie są. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, jak czasami patrzę na niektórych chrześcijan, no to oni są bardziej przerażeni, bardziej gdzieś tacy przesiąknięci tym, żeby teraz jakieś spiski ujawniać. Yy, i, I całkiem możliwe, że oni ujawniają dobre rzeczy. Ja nie wiem. Czasami, moim zdaniem, są wkręceni też, zupełnie uczciwie mówię. Bo problem z takimi spiskami jest właśnie taki, że ciężko jest jednoznacznie rozstrzygnąć, co jest prawdziwe, co jest fikcyjne, co nas ktoś wrabia i, i chce, żebyśmy się wdali, wrobić, żebyśmy się bali. A co jest realne, i, i, i jest to skomplikowane. I wcale nie takie oczywiste, żeby, żeby, żeby to rozstrzygnąć. Natomiast my mamy się trzymać Królestwa Bożego. Mamy się trzymać Królestwa Bożego, czyli wierzyć. Innymi słowy, że ostatecznie Pan króluje. Może umrę, może nie umrę, ale na pewno nie umrę dlatego, że ktoś tak chciał jakiś człowiek, czy jakiś ktoś tam, tylko ostatecznie po prostu. Yy, już jestem w rękach mojego zbawiciela i pana. Wyobraźcie sobie takiego jakiegoś powiedzmy sobie sługę, czyli nikogo niewolnika z czasów apostoła Pawła, któremu apostoł Paweł mówi, że ma właśnie służyć swojemu panu jak, jak zbawcy. Nie dlatego, że ten pan jest dobry, bo zasługuje na to, albo go kocha, bo go nie kocha, nie zasługuje na to, ale dlatego, że ostatecznie on służy Królestwu Bożemu. Jest coś głębszego, albo jest coś szerszego, albo jest coś wyższego, jakbyśmy na to nie patrzyli. I jesteśmy ostatecznie częścią tego planu, nie planu, a nie planu ludzkiego. I to jest ciekawe, że w tym kontekście to wrócę do tego. Właśnie pojawia się to proroctwo dotyczące Jezusa Chrystusa, tego, że wielu się o nie potknie i upadną, i potłuką się, będą usiedleni i schwytani. Co myślę, że ono bezpośrednio się na pewno odnosi do Żydów z czasów pana Jezusa, którzy odrzucili Jezusa. Że właśnie może trochę w kontekście Rzymian, w kontekście jakichś układów, saduceuszy, faryzeuszy, próbowali to Królestwo Boże gdzieś, u, u, no, na tym poziomie próbowali to Królestwo Boże zinterpretować, nazwać, ocenić, a okazało się, że ono jest 100 razy głębsze, 100 razy szersze, że nie byli w stanie tak naprawdę nie mieli zdolności żadnych do tego, żeby zrozumieć ogrom Bożych planów. I to, co się właśnie rozpoczynało na, na ich oczach. I my też może nie jesteśmy w stanie myślę, że nie jesteśmy w stanie, nie rozumiemy, nie, nie wiemy, co się wydarzy, ale możemy, ale możemy żyć dla królestwa, możemy żyć według wartości królestwa. I jak coś rozumiemy, to rozumiemy, jak nie rozumiemy, to nie rozumiemy, ale wiedzmy jedno, że Królestwo Boże nadchodzi, że Mesjasz panuje i że warto żyć dla niego i warto żyć z nim, a cała reszta. Jakoś ostatecznie będzie i tak rozstrzygnięta według Bożych ukrytych planów. Pan Bóg potrafi zagrać na nosie największym ludziom. Myślę to, że Żeleński nie opuścił Kijowa i że Kijów wytrzymał. To właśnie pokazało suwerenną władzę Boga nad tymi, którzy już wszystko mieli. Wszystkie plany mieli poukładane, te wszystkie plany zawiodły. Co się wydarzy, nie wiemy, nie musimy, ale mamy robić swoje i mamy żyć dla Chrystusa. Niech Wam dzisiejsza niedziela w tym pomoże. Skupcie się na Chrystusie, na uwielbieniu, na wdzięczności, na radości, na pokoju. Niech tym wszystkim Duch Ty Święty Was wypełnia. Ku chwale Boga Ojca. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś wspaniałym, dobrym Bogiem. Strzeż nas i prowadź do siebie. Zachowuj blisko siebie. Dawaj nam zawsze żyć dla Ciebie. Przyjmować z Twojej ręki to, co dla nas masz. Twoje zadania i te krótkie, i te długie. W tym wszystkim, Panie, prowadź nas i, i, i zachowuj Zawsze przy sobie. Z Bogiem. Do zobaczenia.